tym zadaniu musimy obliczyć, ile jest równy iloczyn potęg 9 do potęgi minus 5 razy 3 do potęgi 8. Żebyśmy mogli pomnożyć te dwie potęgi, no to musimy je sprowadzić do wspólnej podstawy, na przykład dziewiątkę zamienić na trójkę, albo trójkę jakoś zamienić na dziewiątkę. Łatwiej jest schodzić w dół, dlatego ja zamienię dziewiątkę na trójkę i zamiast dziewiątki napiszę po prostu 3 do potęgi drugiej. To jest to samo. No i oczywiście muszę podnieść to do potęgi minus 5. Dalej przepisujemy bez zmian, czyli razy 3 do potęgi 8 i to jest równe 3 do potęgi, wymnażamy wykładniki, 2 razy minus 5 to jest minus 10, czyli mamy 3 w potędze minus 10, razy dalej 3 w potędze 8 i to jest równe 3 do potęgi, dodajemy teraz wykładniki, jak mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki dodajemy, minus 10 plus 8 daje nam w rezultacie minus 2. Patrzymy na odpowiedzi, lecz nie ma takiej odpowiedzi wśród podanych możliwości, dlatego prawdopodobnie trzeba będzie zamienić tą podstawę na dziewiątkę i to będzie albo odpowiedź C, albo odpowiedź D. Żeby zrobić z trójki dziewiątkę, no to wykonujemy operację odwrotną niż zrobiliśmy na początku, czyli rozbijamy sobie tą minus dwójkę na 3 do potęgi drugiej i to będzie 9 i jeszcze musimy podnieść do potęgi minus pierwszej, ponieważ 2 razy minus 1 daje właśnie minus 2. Czyli mamy tutaj, tak jak powiedzieliśmy, 3 do drugiej, czyli 9, jeszcze do potęgi minus pierwszej, zatem otrzymaliśmy w rezultacie odpowiedź C. Może trochę łatwiej by było, gdybyśmy nie sprowadzali dziewiątki do trójki, tylko trójkę byśmy sprowadzili do dziewiątki. Zobaczmy, jak to byłoby w takim przypadku. Gdybyśmy liczyli w ten sposób, mielibyśmy 9 do minus 5 razy 3 do 8, tutaj przepisałem nasze działanie bez zmian. No i teraz przepiszemy sobie 9 do minus 5, tak jak było, razy i teraz z trójki będziemy chcieli zrobić dziewiątkę, czyli tu sobie napiszemy 3 do drugiej, to właśnie będzie 9. No i żeby wykładniki się zgadzały, to tu musimy napisać 4, no bo 2 razy 4 daje właśnie 8. A liczymy dalej. Mamy 9 do minus 5. Tutaj wykonujemy to potęgowanie, czyli mamy razy 3 do drugiej, czyli 9 do potęgi czwartej. No i znowu mamy potęgi ze wspólnymi podstawami, czyli jak je mnożymy, to dodajemy wykładniki i otrzymujemy w rezultacie 9 w potędze minus 5 plus 4, czyli 9 do potęgi minus pierwszej. Tak czy inaczej otrzymujemy ten sam wynik, czyli prawidłowa odpowiedź w tym zadaniu to C.